Pozdrawiam Was z obrzeży Krosna. Jestem w miejscowości Krościenko-Wyżne przy wielkim starym dębie na obrzeżu lasu zwanego Dębina. To jest dom pomnikowy Wincenty. To jest taki dosyć zdrowy, solidny dąb. Ma w tej chwili 5,5 metra obwodu to prezentuje się pięknie. Ma niewielką dziuplę, którą niestety podpalono 9 lat temu. To jest jakaś plaga w ogóle, właśnie to podpalanie starych drzew. Brak szacunku dla czegoś świętego. W ogóle powinien być specjalny paragraf w polskim prawie karnym. Paragraf właśnie za niszczenie starych dębów i ciężkie więzienie za to. Jest tu też kamień pamiątkowy. To taki gustowny, z piaskowca, właśnie taki lekko nierówny. Jest tutaj napisane Dąb Wincenty, pamięci Wincentego Pola, kwiecień 2014. Dąb ten zajął kilka lat temu drugie miejsce w plebiscycie Drzewo Roku w Polsce. W tym lesie bywał Wincenty Pol u Jabłonowskich. Tutaj zaraz mamy dalej dwór Jabłonowskich, gdzie jest jeszcze jeden dąb pomnikowy. Natomiast ten dąb jest tutaj ogólnie dostępny, przy drodze jest parking, można sobie zaparkować auto i po prostu przejść ścieżką i go zobaczyć. Co ciekawe, w cieniu dębu tutaj widać zanurzone kawałki kłody z opadłych konarów, także no może one jakoś się też zachowają w mule na nawet tysiąclecia. Nawet kiedy już tego dębu nie będzie, to jeszcze właśnie te leżące w mule kawałki drewna dębowego przeżyją. To, że ten dąb jest zaraz nad wodą, no to jest szansa, że on będzie miał dostateczną ilość wody w upały w okresie właśnie zmiany klimatu. Może się okazać, że to zapewni mu życie, nawet gdyby klimat się bardzo ocieplił. Bo właśnie stare drzewa mają mało plastyczne korzenie i często zdarza się, że po prostu zasychają z tego powodu. O Wincentym Polu się jedynie wspomina tylko przy omawianiu romantyzmu w polskich szkołach, a była to bardzo, bardzo barwna postać i ważna w kulturze XIX wieku. Co ciekawe, pochodził z rodziny prusko-francuskiej, spolonizowanej, był fascynatem polskości i folkloru, i geografii. Po jednak rabacji galicyjskiej, kiedy musiał się ukryć w dworze w Polance, obecnie dzielnica Krosna, gdzie został pobity przez chłopów, że tak powiem, dostał takiego trochę właśnie odlotu antychłopskiego. Zobaczył tą ciemną stronę wiejskości. W każdym razie napisał bardzo wiele prac geograficznych, jak też wierszy dokumentujących także przyrodę i właśnie tutaj bardzo dużo tych wierszy i poematów jest osadzonych w okolicach Krosna. Między innymi mamy wiersz Królewskie Dęby, który właśnie bezpośrednio traktuje o tym lesie, który mamy za plecami. Obecnie, z nazwy jest Dębina, obecnie tutaj dębów nie ma dużo. Są w Przymierzce, co prawda, natomiast nie ma ich tak strasznie dużo, dlatego że w latach 30., przepraszam, właściwie już chyba w czasie II wojny światowej, była tutaj wichura, która powaliła, było tutaj dęby, było bardzo dużo starych dębów i one zostały po prostu powalone przez wiatr. Większość tego lasu ma runo zdominowane przez zawilca gajowego i po raz kolejny dementuję, nie jest to roślina chroniona. Chronione są inne gatunki zawilców białych, zawilec narcyzowy i zawilec wielkokwiatowy leśny. Natomiast ten gatunek nie jest pod ochroną. Można go legalnie przesadzać do ogródków i uprawiać i rozprzestrzeniać. Tutaj tużyca orzęsiona, Carex pilosa. Mamy tutaj taki zrąb gatunków grądowych, pogórzański, typowy. Zaraz podejdziemy już w inne miejsce, to je zobaczymy. Dla mnie ten las był miejscem, gdzie uczyłem się leśnej flory. Był to jedyny większy kawałek lasu, jaki widziałem jako dziecko. Jeździłem tutaj na rowerze. On jest na pograniczu dzielnicy Krościenko-Niżne, z której pochodzi część mojej rodziny,
Także jestem z Krościenkiem bardzo blisko emocjonalnie związany. Tu schodzimy niżej, mamy cebulice dwulistne, nazywane u nas w Krośnie podlaskami. Mówiło się, że jak byłem dzieckiem, że właśnie na świętego Józefa kwitną podlaski. Wczoraj był święty Józefa, 19 marca. I właśnie wtedy, jeśli wiosna jest normalna, to powinny podlaski kwitnąć. Jeśli wiosna jest opóźniona, to jeszcze podlasek na świętego Józefa nie ma. W tym roku one zakwitły pod koniec lutego, ale jakoś tak dalej kwitną, co jest niesamowite, bo zwykle właśnie bardzo szybko przekwitają. Owa cebulica dwulistna jest gatunkiem o bardzo szerokim zasięgu. Od Portugalii, aż widziałem ją nawet w południowej Portugalii w lasach, sięga właśnie aż po Rzeszów. I w Polsce ma dwa główne miejsca występowania. Jedno to są Bieszczady, Beskid Niski i część Pogórza tutaj między Krosnem Jasłem i Rzeszowem. A drugie miejsce to jest Opolszczyzna, czyli jakby weszła do Polski przez Przełęcz Dukielską i właśnie przez Opolszczyznę, przez Bramę Morawską. Natomiast w innych częściach Polski praktycznie nie ma, także jest gatunkiem takim no ciekawym, ale mało wymagającym w tej chwili pod częściową ochroną. W ogrodach zwykle spotykamy cebulicę syberyjską, która jest trochę późniejsza. Ona dopiero teraz będzie wychodzić i kwitnąć. Jest taka bardziej szafirowa, ma przegięte na bok kwiaty, a ta do góry wyprostowane. A tu piękne zdrojówki lutewkowate, trochę przypominające zawilce, między zawilcami. Tu mamy zawilec, a tu mamy zdrojówkę. Bardziej podniesiona zdrojówka, mniejsze kwiatuszki i drobniejsze liście, a zawilca większe kwiaty, większe liście, ale niższy. A tu jeszcze kolejny gatunek typowy dla takich żyźniejszych grądów. Kokorycz pełna, częsty gatunek we wschodniej Polsce, który właśnie też często rośnie w parkach, gdzie się grabi liście. Ona uwielbia, jak się grabi liście, wtedy bardzo ładnie się obsiewa. Jeśli nie będziemy grabić liści, to w park zdominują zawilce. Jeśli będziemy liście grabić, to będą wtedy kokorycze, złocie, ziarnopłony i tutaj też na Podkarpaciu właśnie cebulica. Bo to są gatunki, które się rozmnażają głównie z siewu. Tymczasem zawilec rozmnaża się głównie przez pełzające pod liśćmi kłącza. Na koniec jeszcze przeczytam wiersz Pola Królewskie Dęby. Królewskie drzewa, wy pomniki żywe ubiegłych czasów, dęby miłościwe, witam was, witam, czołem pochylonym, a sercem w górę ku wam podniesionym, wonią łąk leśnych i cichem zaraniem i wszystkich czasów najszczerszym kochaniem. Ileż to wieków na to się składało, by was postawić w tych kształtach tak cało? W jakie to myśli zuchwałe świat wzrastał, gdy wam szło w górę, kiedy wiek nasz wasz nastał? Gdy się napatrzę waszej obliczności, gdy was ukocham w tej potędze Bożej, to jakoś dziwnie duch mi się wielmoży i myśl się krzepi i serce się prości. I tak tam pełno koło serca zbiera, jakbym odczytał znów rapsod z Homera. Bo duch tych kształtów dziwne rzeczy roi. Każdy dąb w miejscu jak bohater stoi. I w tej postawie całych wieków dzieje i od tych sklepień zaklęty duch wieje. Jakby spod sklepień gmachów poświęconych, a chwałą Bożą świeżo umajonych. Kogo głos dziejów z grobu nie dochodzi, niechaj się strzeże tych kształtów powodzi, tych żywych świadków potęgi niezmarłej, bo takie drzewa to postrach nakarły. I kiedy Pan Bóg tak dozwolił drzewu wyrósć w ojczyźnie z drobnego posiewu i strzelić górą w niemego olbrzyma, choć się bez ducha z burzami szamoce, jakoż miał urość ten, co go Pan trzyma, co z walki bierze i łaski, i moce. Dzięki ci, Panie, żeś po duszy polał balsam twej łaski, kiedym tak obolał, żem się niedarmo w walce umozolił, żeś tej pociechy jeszcze mi dozwolił spotkać człowieka wiary i sumienia, co dom twój stawi z twojego natchnienia,
i ujrzeć drzewa, świadki Twojej chwały, jakie przed wieki w dniu stworzenia stały. Paul napisał jeszcze jeden wiersz o dębie, właściwie o jednym dębie. Jest to wiersz pod tytułem Suchy dąb w puszczy. Jest pośród puszczy dąb na świadka wzięty, ubiegłych czasów więc stoi nietknięty, ale że wierne świadczył u tej drogi, wysechł i skostniał i obleciał skory i sterczy nago jak jelenie rogi. Choć w pokoleniu nowej dąbory, chociaż się burze nad nim górą srożą, choć bez żywota stoi w jednej mierze i ni do grobu ze swemi się bierze, ani oddecha w puszczy rosą bożą, lecz niby pomnik, niby upiór z dębu, stoi sam jeden wśród starego zrębu, niby zaklęty w tej odwiecznej mocy, jaką wzrósł niegdyś w piastowej dąbrowie, dając świadectwo owej jednej nocy, kiedy królowi służył za wezgłowie. Dębie, upiorze, pomniku zaklęty, tutaj pod tobą, tu bym złożył kości, tych, co świadectwo dając sprawie świętej, poczciwie czynią poczciwej przyszłości.